Cześć Wam dzisiaj, jest wizu wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio. O tym samym tytule i pamiętajcie pić wodę, bo jest makabrycznie gorąco. Znowu zaczęły się przynajmniej we Wrocławiu upały i dziś jest strasznie z Waszej perspektywy wczoraj, ale z tego co kojarzę przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj powinno być naprawdę, naprawdę gorąco, więc masakra, trzymamy kubeczki przy sobie i nawadniamy się, bo jakoś to przetrwać trzeba. Chyba muszę zainwestować w klimatyzację. No więc przeskoczmy dalej do tego, co będzie się działo już dziś wieczorem. Jeżeli macie czas chwilę ochotę, zapraszam was na godzinę. Plus, minus 18. Startujemy z anime, Gadaniem nie obejrzał nawet połowy listy. Jest masakra. Normalnie chyba i tak nie dałbym rady, bo lista była bardzo długa. Mogę wam nawet przeczytać, co na tej liście jest, żebyśmy mieli porozumienie o czym będziemy gadali dziś wieczorem. Tu jest moja lista nimców, więc tak. Shakugan No Shana to jest obejrzane w całości. Miałem dwa sezony obejrzeć. Obejrzałem dwa. Wiem, że są trzy jeszcze tam filmy, ale ale nie, nie, nie wyskoczyłem poza plan. Railgun trzy sezony. Trzy sezony są obejrzane. I Code Giz będzie minimalnie liźnięty. Sam początek, bo były. Do obejrzenia dwa sezony. No, Railgun trzy sezony do obejrzenia to było spore wyzwanie, wziąwszy pod uwagę, że byłem na wyjeździe, robiłem nagrywki z wyprzedzeniem, więc masakra troszeczkę wyszła. A dwóch sezonów Code GIS, no to niestety dzisiaj nie zmieszczę, żeby obejrzeć i na jutro być gotowym. Oprócz tego jeszcze Bungo Stray Dogs. Pięć sezonów, ale powiedzmy 3 z tego. Keion miał być do obejrzenia Working z wykrzyknikami dwa sezony oraz Durara, trzy sezony, jeden sezon Durary kiedyś obejrzałem, więc zresztą jestem absolutnie niegotowy, ale sporo czasu na to było z drugiej strony. Ja przez większość tego czasu przygotowałem się na budowę nagrywki na wyjazd, żeby móc wyjechać, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam dziś na wieczór. Ja z połowy, jak widzicie, będę plus minus w stanie się wypowiedzieć Shakugan Noszana, Railgun, Durara troszeczkę i z liźnięte pierwsze odcinki, a resztę to będę słuchał i nawiązywał do tego, co ludzie mają ciekawego do opowiedzenia. Bardzo się nastawiałem na tego streama ze względu na to, że wszystkie animce podchodzą mi niezmiernie mocno, więc to jest coś, co i tak było na mojej liście rzeczy do obejrzenia. Może poza Keion, tego jakoś nie, nie kojarzę z nazwy, ale całą resztę nie, i Working, to są dwa, których nie kojarzę z nazwy, cała reszta jest na mojej liście animców do obejrzenia najszybciej jak się da, więc ten stream był mi na rękę, bo mogłem zacząć oglądać rzeczy ze swojej listy jako priorytet. Dajcie znać, czy wy to macie obejrzane i czy to są waszym zdaniem dobre animce i widzimy się już dziś wieczorem 18 na dzieleniu się wrażeniami z tego, a ja bym przeskoczył dalej do tego, co czeka na nas w naszym mailu i jest to przypomnienie, że trwa Fragment Fantasy, znaczy się to wczoraj, czy tam przedwczoraj przyszło i jakoś tak, ale jak rzucicie to tutaj tutaj okiem, to oczywiście są kolejne rzeczy do odklikania, więc jeżeli ktoś zrobił daily, podhacza tam różne rzeczy, to może więcej sobie kart odebrać z misji. I jeżeli nie robiliście jeszcze, to działa na tej zasadzie, już wam, już wam, już wam pokazuje, że wskakujecie sobie do perfumek. Oczywiście można też opakowanie zrobić, więc jeżeli ktoś ma troszkę więcej kolorków odblokowanych, bo je się odblokowuje, robiąc kolejne perfumy i zapachy, no ale wskakujemy sobie tutaj do zrób perfumę. Ja mam już 7 buteleczek, więc muszę pokminić po prostu, co ma być kolejne, bo bo A z tego co rozumiem, z tego co sprawdzałem, wszystkie te wersje podstawowe mają swoją edycję special, co oznacza, że trzeba będzie za chwilkę zacząć kombinować, żeby móc robić te specjalne perfumy. Ale z tych, które mam i które jeszcze są niepokończone, to jeszcze jeden albo dwa zapachy powinienem móc zrobić, co z natury jest. Im dalej, tym trudniej wykminić, czego jeszcze nie zrobiłem. A jakbyśmy spróbowali zrobić z Lake Lightem i chyba z drewienkiem. Mam swoją listę z notatkami i zaraz zobaczymy, czy ta kombinacja tej kombinacji chyba nie było. Everlasting Promise Gift Perfume. Ok. Zwyczajowo dajmy foce 6% tylko, czyli większość pewnie szło totalnie w lewo. Pamiętajcie, zrobić szera, to też są primogamy za pierwszego szera. I to powinna być ostatnia, albo przedostatnia buteleczka taka standardowa, ile mamy? 8 mamy, tak? Raz, dwa, trzy, 8. Tak, czyli każda ma swoją edycję specjalną. Niestety, czyli teraz muszę się zacząć bawić albo w Exchange Shop, albo z tymi kartami, nie. Więc pamiętajcie to odklikiwać, bo niestety albo niestety całości w tym web wencie nie da się zrobić w jeden dzień, co oznacza, że musicie pokombinować przez kilka dni, poklepać tam, poskładać te perfumy, a potem odebrać nagrody, bo jest tutaj trochę tych primogemów z samych tych rzeczy, które robiłem, to ile mi tu przyszło. Tu jest 20, tu jest 20, tu jest 10, tu jest 10, czyli już jest 40, a tam jeszcze trochę primogemów jest ukrytych, więc troszkę więcej niż zazwyczaj było do niedawna w web-eventach, Ale teraz, jeżeli chodzi o web-eventy, no to hojo jest troszkę bardziej hojne, chociaż nie jest to najlepsze połączenie słów dalej, ludziska, przeskakując dalej, mamy Nilo i nawie. Rozpoczyna się wielkie zbieranie, lista startuje. Motoka oraz Erewis będą trzymały wszystkich zainteresowanych. Nie spodziewam się jakichś dużych tłumów, ale jeżeli będą ze trzy osoby, co najmniej, to z chęcią bym zrobił to rolowanie, żeby tak, wiecie, nostalgicznie, nostalgicznie do przodu. Od kiedy zaczęliśmy, każdy baner zebrał chociaż tyle osób, żeby minimalne, mikroskopijne rolowanie zrobić. Więc jeżeli będą ludzie na Nilo i będą ludzie na nawie, to ja będę zachwycony i jesteście osą. Awesome. 17 lipca widzimy się, czyli już w najbliższą środę. D. Lista mogła wystartować wczoraj, jeżeli ją widzieliście, to wszystko jest zgodnie z planem, po prostu odcinki dalej są nagrywane z wyprzedzeniem. Widzimy się tego 17 lipca o godzinie 18, zwyczajowo co najmniej 30 rolek, internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam restreamować dalej, oraz zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, bardzo mile widziana. Więc zapraszam już na 17 i zapraszam do Motoki, która tutaj będzie rozdawała karty i będzie mi per panie streamer mówiła cały czas. Mając to za sobą, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od drobnych informacji na temat teasera Donatlanu, bo tutaj jest zamieszanie. Mieliśmy informację od Full Stop Chan przed livestreamem do aktualizacji 4.8, że 12, czyli jutro z waszej perspektywy, powinien być trailer teaser Donatlanu, więc Zajmiemy się tym na bieżąco, jak to tylko wejdzie. Z drugiej strony, potem poleciała informacja, że no ten teaser to chyba poleciał na live streamie do aktualizacji 4.8, ze względu na to, że na tym livewaju nie miało być nic za bardzo związanego z Natlanem. I ze względu na to, że no ostatnio PR nie jest najlepszy i zasięgi gęszcinowe też nie są jakieś fantastyczne, to Hojo postanowiło wrzucić ten teaser na live do aktualizacji 4.8. Więc na 12 nie zostało nic, nic na nas nie czeka, bo to, co mieliśmy zobaczyć 12, poszło już na minionym livewaju. Nie jestem pewny, czy to są poprawne informacje? Ja faktycznie nie miałem nic na temat tego, że na live do aktualizacji 4.8 miałby być teaser i prezentacja na tlanu, nawet fragmentaryczna. Pokazano bardzo dużo, właściwie całą mapę zdradzono do aktualizacji 5.0. Przy okazji pokazano wszystkie postacie, które będą w aktualizacji 5.0, więc już nawet drip nie jest nam potrzebny w ten sposób, więc hur dur, dur. dur. Oprócz tego pokazano kilka sposobów trawersu, rekinka, ten, ten spinner kamienny, latanie na tym cuśku od yy, dendro naszego gostka. No ogólnie jest trochę tych rzeczy, które zostały przedstawione i pokazano nam bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc nie jestem przekonany, co w tym teaserze mogłoby być poza jakimś zaczepem fabularnym. Że zatrzymamy się w lore, na chwilkę powiemy słów parę o fabule, o historii i ruszy to z kopyta, bo na razie mieliśmy bohaterów i bohaterki, właściwie bohaterki i bohatera wyciągniętych tak jak ryby z wody, że a, pouśmiechali się do siebie, pogadali i nie było czuć w ogóle wajbu, o co z tym Natlanem chodzi, ale to nie ze względu na to, że mieliśmy fragment tego sneak peek w Natlan, jak to będzie wyglądało, tylko mieliśmy prezentację pewnych fragmentów, więc to jest... No, oni mogą być nawet... Antagonistycznie do siebie nastawieni, ale na potrzebę chwili uśmiechali się do kamery, więc zobaczymy. Ja się nastawiam, że faktycznie 12 coś rzucą, bo to miało być coś większego, a to co wrzucili do aktualizacji 4.8 było bardzo napakowane informacjami z naszej perspektywy, ale nie było duże jakoś wybitnie. Więc. Czy będzie teaser do Natlanu już 12? Wydaje mi się, że jest spora szansa. Ja bym się tutaj nie przehypowywał, więc mam przygotowany scenariusz, będę nagrywał 12 już na bieżąco, żeby ująć ten teaser, a potem znowu na kilka dni wrócimy na drogę. Drobne nagrywki z wyprzedzeniem. Jakieś straszne, ale drobne. Zobaczymy, zobaczymy. Oprócz tego jest jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, bo tutaj się pojawia w ramach ploteczek i nieploteczek. Niektórzy się nastawiają, że to jest mocno prawda, inni twierdzą, że wręcz przeciwnie, prawdą to nie jest. Więc będą duże zmiany od aktualizacji 5.0 i zobaczymy, czy to ma związek. Porozmawiamy na dniach jeszcze przed aktualizacją 4.8 na temat reworka graficznego i tych rzeczy, które poleciały na przestrzeni ostatnich... No, półtorej roku, powiedziałbym tak, 18 miesięcy. Dostawałem drobne dane, i to się zawężało z zasięgiem ten skop się skręcał z lika na lik że najpierw były bardzo ambitne plany potem coraz mniej coraz mniej coraz mniej I wygląda na to że ten rework graficzny będzie naprawdę minimalistyczny raczej będzie podwyższenie wymagań sprzętowych niż ustawień graficznych ale zobaczymy co faktycznie nam tutaj pokażą tak jak mówię tym się zajmiemy na dniach tu jest rzecz która może być z tym połączona ale nie musi czyli od aktualizacji 5.0 będzie parę nowych rzeczy dodanych do gry i wszystkie nowe postacie od aktualizacji 5.0 już wszystkie na przyszłość będą miały Nowe mechanizmy i mają troszkę bardziej rozbudowany kod poruszania się, znaczy mm, fragment kodu odpowiedzialny za poruszanie się i za interakcję z przestrzenią, dla nich jest inny niż wszystko, co było do tej pory. Więc to, co zostało podobno teraz wygrzebane z zamkniętych bet, nie tam, gdzie są ludzie normalnie, tylko wewnątrz hojo, znowu mają liki, znowu mają dziury w zabezpieczeniach, to akurat nikogo nie powinno dziwić. Są zmieniane te rzeczy, i na początku ci, którzy przekazywali te informacje, dalej przekazywali je z założeniem, że wszystkie postacie będą miały zmieniony system poruszania się, będzie to działało inaczej niż działało do tej pory. Więc możliwe, że będzie bieganie jak w Weathering Waves, że będziemy mogli wbiegać po górkach, i tak dalej i tak dalej. Różne tutaj teorie się pojawiły. Wygląda na to, że nie, że wszystkie postacie od aktualizacji 5.0 będą miały inne sposoby poruszania się niż te, które mamy do tej pory, ale stare postacie będą nieruszone i niezmienione i pozostaną niezmienione. To nie jest tak, że to jest coś, co będzie do wszystkich, tylko to jest do nowych postaci, które będą od tego momentu. I tutaj też chciałbym dorzucić swoje trzy grosze, bo informacja leci taka, że od 5.0 wydaje mi się, że może chodzić tylko postacie z Natlanu, podobnie jak było z Numa i Ossia, że mają to wszystkie postacie od czasów wejścia Fontaine, ale tylko te z Fontaine, bo jak potem wróciliśmy do bohaterek, które pojawiały się z Inazumy tutaj, no to one nie mają tego połączenia, Arlekin nie ma tego połączenia, bo też nie jest postacią z Fontaine, nie jest jakby genetycznie z tej części świata. Więc tutaj doskakuje informacja taka, że wygląda to nie tylko inaczej z perspektywy kodu gry, nie wiem co by to miało znaczyć, bo akurat nie znam się na tym, nie jestem programistą, ale również inne animacje są podpinane. Stare postacie nie mają do tego dostępu, to jest bardzo sus z perspektywy niektórych osób, to jest takie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo podejrzane. Podając to dalej, zaznaczajcie, że jest to podejrzane. Więc teraz za Silly i jeżeli chodzi o postacie w aktualizacji 5.0 i później będą miały zupdate'owane modele, czyli będą nowe modele 3D. Prawdopodobnie podobne do tego, co mamy już teraz, ale jak miałbym stawiać, to po prostu inaczej poligony są ustawione, inaczej jest to troszeczkę origowane, żeby móc wykorzystać te nowe animacje, czyli jakieś tam drobne zmiany pod powierzchnią, których na dzień dobry nie widzimy, tylko będziemy mieli ze efektami tego do czynienia. I cały czas jako przykład podawane są animacje biegania, że na przykład jak macie krasnalki, że one biegają wszystkie w ten sam sposób, to tutaj będzie większa wariacja, więcej rzeczy do wyboru. Stare postacie zostają niezmienione, czyli ekipa od Silly mówi dokładnie to samo, ale ja nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, że byłem w danych, że to chodzi konkretnie o bieganie. To może chodzić na przykład o animacje twarzy, dłoni, rąk i całej reszty, nie? Że, że mamy jakieś bardziej ekspresywne animacje do no, filmików, które będą. Ale wszyscy jako przykład podają to bieganie, więc zaznaczam że no, powiedzieli bieganie, no to i ja mówię bieganie, bo tutaj większych zmian raczej zrobić nie mogę. I chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym śmiesznym kolapie, który w tym momencie ma miejsce już, czyli Halo Policja wygląda na to, że Genshin ma collab z szanghajską policją, czyli policją w Szanghaju i tutaj sytuacja jest taka, że używają postaci z Genshina, żeby nauczyć najmłodszych jak reagować na skamy, gdzie to zgłaszać, jak to zgłaszać, jaka jest procedura poprawna, żeby jak najłatwiej wyłuskać Informacje, które są niebezpieczne i w jaki sposób się nie nabrać. Więc Clorind tutaj gra rolę policjantki, Furina gra rolę osoby, która została oskamowana, akurat pasuje do tej roli bardzo. Tartalia robi ze skamera. Przypadek nie sądzę. A Wille robi za, frajer, e, za sędzie, więc e, tak, mamy pełen zestaw, wszystko się zgadza, wszystkie osoby e, bardziej pasują do swojej roli jest to zrealizowane. Czy ja mogę, bo tam stronka nawet do tego jest, co prawda na tej stronce z naszej perspektywy niewiele się dzieje. Jak nas tutaj załaduje, to będzie widać, jest ten taki taki ludek. No i macie cały filmik z prezentacją tego... A, czy ja to mogę ściszyć? Gadają sobie, przedstawiają, jak to powinno wyglądać, więc to dla chińskiej społeczności ma sens, ma znaczenie i. W sumie dobra inicjatywa. Why not, why not, nie? U nas też mogliby takie rzeczy robić, żeby docierać do najmłodszych. Zresztą za każdym razem, jak są jakieś grubsze skamy i przekręty, to na odcinkach macie i przypominamy o tym, żebyście uważali na siebie, żebyście nie dali się nabrać. Internet jest niebezpiecznym miejscem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc znacie to, jest procedura, za każdym razem z tym lecimy, za każdym razem macie jakiś clickbaitowy odcinek. Uwaga, nie strać swojego konta czy coś w tym stylu, bo to się. Wydaje durne do momentu, aż komuś się nie stanie faktycznie krzywda, a potem odkręcić coś takiego jest ciężko. Szczególnie że Hojo nie jest zbyt zainteresowane. Odkręcaniem problemu. Tak długo jak ktoś płaci, to nieważne czy jest konto, pożyczanie kont, Wymieniają się kontami jest nielegalne. Więc, jak ktoś stracił konto, to w sumie jego problem gdzieś tam mail musiał wyciec i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie czekają po dwa tygodnie, cztery tygodnie, sześć tygodni, osiem tygodni na, na odzyskanie konta, jeżeli im się w ogóle udaje. Żeby było zabawniej Prawie wszystkie osoby, z którymi miałem styczność, którym konto zajumano, i czekają bardzo długo na odzyskanie go. Potem przestawały grać, bo po prostu miały dyskonek z grą. Osiem tygodni czekania na to, żeby móc wrócić na swoje, żeby pograć swoim postaciami. A potem już nie pamiętam, gdzie byłem fabularny, już nie pamiętam co się działo, to już jest cała jedna aktualizacja w precy. Już mi się nie chce, dziękuję hojo, więcej nie gram. Niestety jest jak jest, ale bezpieczeństwo w sieci jest priorytetem bardzo mocno i się dziwię, że po trzech latach mamy ten dialog ponownie kolejny raz. Ale fajnie, że taka inicjatywa jest, przy okazji mogliby usprawnić faktycznie zabezpieczenia we wszystkich swoich grach, to nie dotyczy tylko Genshin'a, Wszystkie gry od Hojo mają. Mają zabezpieczenia. Więc przeskoczmy do informacji na temat konkursów, które w tym momencie trwają. Hydro jest jedynym, na który, jeżeli uda mi się po 12-13 siąść, i na, no on będzie jeszcze wtedy trwał, mam nadzieję, że będzie jeszcze wtedy trwał. Mam czas do 22. Ok, faktycznie powinno mi się udać w okolicy 18. Jeżeli nic nie eksploduje, będę siadał i robił rzeczy, czyli na 22. teoretycznie powinienem być gotowy, czyli ja będę próbował wziąć udział ze względu na to, że mi się podoba koncepcja tego konkursu i mam coś fajnego dla Was przygotowany. co, Tom rozbebeszymy na odcinku w ramach spekulacji i spoilerów dlaczego Wizu zrobił takie zgłoszenia a nie inne. Jeżeli oczywiście uda mi się to zrobić. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez MikroCreature. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osom. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check -in Web Event. Jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do dzisiaj, to dziś powinien być dzień 11, a w nim druga z trzech paczek z Primogemami po 20 w każdej łącznie 60 tak jakby jedno dodatkowe daily. Oczywiście ja nagrywam z jednodniowym wyprzedzeniem, więc dlatego tutaj pokazuje się dzień 10. I oczywiście w onkaju bardzo podobnie jest. Dzisiaj są jakieś kryształki, co oznacza, że za dwa dni jest druga z trzech paczek ze Stellar Jade'ami. Nie zapomnijcie również bić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi kuldą pozostał wam na parametryk transformerze. I jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to powinno być dla was dzisiaj. Z mojej perspektywy 20 godzin zostało, no ale co ja poradzę. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione, więc Lisi Magowie, Wasza Magia, jest potężna. Jesteście osą, Lisi Arcy Wasza Magia. Arc potężna, jesteście Arcyosą i Arcy dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. I Lisi Twitcher nauczycie Wasza magia jest Twitcher potężna. Twitcher dziękuję Wam za wasz układ w ten kanał i jesteście Twitcher osom. To już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, bo jeszcze oczywiście streamy o 18 za więc życzę Wam miłego dnia drugiego zonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Do następnego i hej! A ja wyłączam lampy, wyłączam wszystko i idę sobie chyba dorzucić lodu do tej wody, bo jest jakaś masakra.